Był projekt zakładający ożywienie przestrzeni Ronda Mogilskiego i zorganizowanie tam czterech milong, czyli takich potańcówek tangowych, połączonych z lekcją tanga i z koncertem tang wykonywanych przez najlepszych muzyków i śpiewaka z Argentyny. Także było i tańczenie, i muzyka na żywo. Wydarzenie jest magiczne i szczególne, bo osoby tańczące tango, czyli tak zwani tangeros, lubują się bardzo w miejscach nietypowych do tańca. W lecie to, co szczególnie nam się podoba, to, co lubimy, to możemy tańczyć tango na świeżym powietrzu. I cudownie jest wysiąść z tramwaju i pójść na chwilę zatańczyć. Mi się podobało zaskoczenie tych wszystkich, którzy obserwowali to miejsce, właśnie przejeżdżając, nawet nie mając odwagi wysiąść, albo nawet ci, którzy wysiedli, nie spodziewali się tego typu historii w takim miejscu, w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc w Krakowie. Że tam go to zbliża i obcych ludzi, którzy nagle stają się na parkiecie razem parą. To był bardzo kulturotwórczy projekt i bardzo integrujący mieszkańców i seniorów, i młodych. Taką wisienką na torcie były te dwa ostatnie spotkania, kiedy mieliśmy gości muzyka na żywo. Wtedy przyszło bardzo dużo ludzi w dojrzałym wieku, które to tango jeszcze kojarzy być może z okresem swojej młodości. To był moment takiego wyjścia spoza tej szarej, czasem może przykrej rzeczywistości, tego pędu, który mamy na co dzień, do innego świata. Było świetnie. Atmosfera taka niecodzienna, industrialna trochę, ten szkieletor w tle, te tramwaje przejeżdżające i tutaj parkiet, muzyka i taniec. Cudowny letni wieczór, piękny. Bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby Milonga na Mogilskim stała się imprezą cykliczną.